Właśnie, że to był najlepszy TikTok. Saker nie by to samie, kurwa. Pienie, lecisz. Trochę jak pawia. Pawia. To dobre. Się wykleci ekipa WK z tej strony w okrojonym składzie. Ja z Sakerem, Robur w Paryżu, Paweł w Nowym Jorku. Wyłożyli chuja na nas. Troterzy, normalnie. Ty. Chyba trochę tak. No, zostawili nas we dwójkę. Tak się złożyło w ostatniej chwili. Jeszcze ty do Azji, a do Australii powinniśmy. Nie. I wszystkie kontenty naraz prawie, nie? Myślę, w że Europie firma. Nasz Max to jest Wawer. Wawer? Myślę, że to jest Max. Wawer w Warszawie to jest nasz absolutny Max na ten moment. Ale no nagramy dzisiaj te TikToki, bo nie wiem czy pamiętacie, ale był odcinek na ekipie WK, licytacje i mieliśmy przeznaczyć dla dzisiejszego pierwszego miejsca, najlepszego TikToka, którego uznamy na tym odcinku. Wędrują te wygrane puszki przez nas. Przez ciebie. Przeze mnie głównie, jak widzieliście odcinek, do pierwszego miejsca z dzisiaj. I dodatkowo damy jeszcze kolekcję świąteczną dla ciebie. Między innymi taki sweter, skarpetki, fajna czapka, fajna bluza. Koszyk XXL Opino. Więc pełny komplet. I jeszcze dodatkowo chciałem powiedzieć, że oczywiście premiera nowego smaku brzoskwiniowego już jest u nas na wkadzik.pl. W sklepach stacjonarnych w Dino od 2 stycznia będzie premiera, więc możecie przedpremierowo zakupić na sklepie. I dla każdego TikToka, który rozśmieszy nas, wędruje zgrzewka. Ja jeszcze dodam, że polecałbym się spieszyć, bo nie mam info, ile mamy tych brzoskwini dokładnie, ale pewnie ich nie będzie zaraz. Udany smak, no zielony i ten moje ulubione, jeżeli chodzi o smakowe. Nie? No. Jedziemy pierwszy TikTok. Znam ten koncept. I to nie pierwszy TikTok tego pana. Mhm. Pytanie, czy nie pamiętam, czy wyjdzie coś bardzo fajnego, czy wyjdzie taka chujowizna i to będzie śmieszne. No. Chyba ta chujowizna, no. Mhm. Jest chujowizna. Ale to nie pierwszy TikTok. Ja bym wysłał zgrzewkę mu, bo to jest jego, on serio regularnie dodaje te TikToki. No ja się uśmiechnąłem, ty się w ogóle z dźwiękiem nawet, więc chyba, było takie, chyba należy. Tak, leci zgrzeweczka, Aduś, do ciebie, bo tam dobrą robotę robisz. Ja tego znam. Ja też go widziałem, kurde. Ale po znajomości się uśmiechnę. Problemy żołądkowe i dosłownie zesrałem się w łóżku w gacie. Byłem po treningu, nie będę tutaj udawał bohatera, po prostu zesrałem się w gacie. No tak, no. Czyli połączenie oczywiście... Dobre połączenie pod TikToka, bo teraz Sigma jest trendem panującym, ten uśmiech Sigmy. Tak, to jest uśmiech Sigmy i to jest na bazie filmu American Psycho. Ogólnie American Psycho film zrobił się bardzo popularny przez ostatnie kilka miesięcy tak na TikToku. To widzicie, to ja wytłumaczę Sakerowi najpierw o co chodzi. I chodzi o to, że ten uśmiech Sigmy, no to teraz jest... gość robi film z uśmiechem Sigmy i ma kilka milionów wyświetleń. I jest bardzo popularne bycie mężczyzną Sigma na TikToku. I myślę generalnie, że jest to dobry wzorzec, nie? Że mogłyby być inne wartości promowane na tej platformie, ale zobacz, tutaj to ludzie promują, a nie ktoś, kto na przykład forsuje pewne agendy, rozumiesz? Fajnie, bo no, lubimy Bejla, nie? Ale to grubsza analiza, dlaczego ten Sigma się zrobił popularnie, ale to jest dobry TikTok, ja bym wysłał zgrzebeczkę do Entima. Ja nawet nie wiedziałem o tym, że to jest jakiś trend z tym uśmiechem. No. A props. Dobra, także leci do ciebie zgrzebeczka i tak. Zobaczymy, czy to będzie najmocniejszy TikTok dzisiaj w tym odcinku. Lecimy z kolejnym. No też widzisz motyw, nie? I zobacz, że jak nie wiesz o tym, to nie jest to dla ciebie mocne. Ale 330 tysięcy 3 dni temu, nie? Czaisz o co chodzi? No, jest... no. A kiedy ty jest to twoja mina? Kilka dni temu. Kilka dni temu. To na twój TikTok? Tak. To ci może jeszcze pokażę, zaraz zrobię sobie reklamę. Ile jeszcze do elity wstawiłem coś takiego? Kilka dni temu i wstawiłem tabelkę właśnie, wiesz... I no, motyw, kiedy nastolatek zamiast marnować swój szczyt hormonalny na dziewczynę, postanawia wbić elitę na ławy, nie? No.
I po prostu to jest ten uśmiech Sigmy. No ale to musisz sobie zobaczyć Patryka Batemana, bo nie będziesz... Dobra, to jeszcze Patryka cię wprowadzę. Patryka Batemana? No z American Psycho, nie? To Christian Bale. Ale on, a dobra, on był postać, tam... postać, postać, no. Ty, nie pamiętałeś. Sorry, muszę wprowadzić Suckera, nie? O co chodzi, z której miny to jest. Tylko, że ona jest... Dobra, ona, znam ją. To jest coś takiego, o widzisz, tylko różne są interpretacje, nie? Ja trochę chciałem zrobić, wiesz to, kto to Giga Chad? Mina tak, Giga Chad, ale tak, nie. Giga Chada znam. Poczekaj, nie będziesz wiedział o co chodzi znowu z Giga Chadem. Oh shit. Here we go again. Dawaj. Bo wiesz co, to jest Giga Chad, ale nie wiesz jakie miny robią ludzie, co mają, kurwa, taki talent. O, jest ten typ na przykład, patrz. Czekaj, o, widzisz? No. I o to chodzi w minie Giga Chada. I ja chciałem połączyć trochę miny Giga Chada, trochę z Patrykiem Batemanem. Najpierw pokazują siebie zwykłych, beta, a teraz są Sigma Giga Chad, rozumiesz? Kurwa, to jest, ale zobaczcie jaki to jest proces, żeby to wytłumaczyć, nie? Saker nie wie totalnie, kurwa, praktycznie 99% z was wie o co chodzi, nie? On nie wie o co chodzi, to trzeba go wprowadzić, żeby też docenił te TikToki wasze, ale nie? Powiem ci, że tak słucham ciebie, patrzę na to wszystko i trochę się cieszę, że nie używam TikToka. Dobra, lecimy kolejny to... czy tutaj kurczę należy się... No nie, bo powiedzieliśmy, że uśmiech, nie? Mhm. A ty się uśmiechnąłeś? Chyba nie. Tak. Chyba tak. Chyba tak. No też, widzisz, motyw, nie? Zróbmy war, jak się uśmiechnął, to raczej do PEX-u, do PEX-u 2. Ale nie, że... piszemy wiadomość na TikToku i też wysyłamy. A może się nawet zaśmiałem? Może tak. Czy widzisz, dobra, jedziemy, Stasiu Warga. Kurwa, księżycowy krok mnie. Księżycowy nie, krok mnie no. Wziął, no. Znaczy ja cały film dusiłem trochę bekę, nie? No nie. Stasiu, kurwa, no co? Stasiu to jest. Osobiście mnie to, kurwa. To jest marka sama w sobie. Ty powiedziałeś, że o Stasiu Warga, ja już miałem bekę, nie? Pamiętam, jaka była faza po tym azbeście, kurwa. O pierdolę. Nie zdajecie sobie sprawy, czyściliśmy tą siłkę normalnie jak... Żeby robić to, patrz, na prawo. To na lewo robiłeś, żeby robić tak, to na prawo. Tak, tak. Pierdzieć tak, tak. Więgę, kurwa, no. Nie? Nie no, Stasiu, leci do ciebie z grzewka. Natalia Wysocka. Kultowy szocik, nie? Kultowy tak, szocik. Tak, no. Ale taki nie do nagrodzenia. Na pewno. Dobra, mamy tequilę dwa dni temu, zobaczmy. Namówił chłopaku, żeby zrobić muzeum. Galerię pierdów? Myślałem, że to moja sucha. Poszło coś? Kukaracza, pamiętam to, jak dziś. Jego drugie kukaracza. Pamiętasz ten dzień dokładnie? Ja dokładnie pamiętam. Ja już na głos. O, jaki fajny pierd. Kosa, co tam jeszcze było? Chyba po prostu jak prawdziwa rzecz. A tutaj? A to robór teraz. O kurwa, szczyt masy. Słyszę, że masy. No. No to dobry. No. Nie no, dobry. Zlepek, ale... Mocny TikTok. To będziemy pisać do ciebie tequila w sprawie zgrzeweczki. A pokaż pawki jakiś. No to jest pawki na przykład. No, no to taki był. Ale kurwa. To na milion poszło, nie? 80 tysięcy stron. Dziwne, nie? Co ja mam na głowę, ty? Okej, z tym filtrem troszeczkę. 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 Okej, wyobrażam sobie, że jak ktoś to jest ten, nie, dobry zlepek, ale jak ktoś pierwszy raz widzi nas i jest taki chaos, może to być interesujące, nie? W ogóle ma nas za inne osoby, nie? No, dobra, no to lecimy dalej, ale Pawka nie dostaje z grzewki. Nie, Pawka nie dostaje. On sobie może brać z lodówki. Mateusz Wojanowski 2. Udajesz robota. Thank you.
To dobre, weź jeszcze raz, kurwa. Kurwa, boję się, że to był najlepszy TikTok. To był najlepszy TikTok. Że on wygrywa, kurwa. Że on wygrywa. Ten moment. Rzek przepiękny. Ten moment, no. Kurwa. No mocne w chuj. Mocne w chuj, no. Ale w ogóle rozkwiń, jakie to jest pojebane, nie? Co się z układem nerwowym dzieje, kurwa. Jak nie ma tlenu. Zobacz, co się dzieje z układem nerwowym. Serio się zmieniasz w robota. To jest popierdolone, nie? Na autopilocie, nie? Lecisz. O, patrz. Że chce być ambasadorem. Sylwia rysuje. O. Ty, Robur, troszeczkę jak ta małpa w lustrze, nie? Ale ogólnie... Ale pozycja nawet. Ale zajebiście, widać, pozycja, że technicznie i umiejętności, że zajebiście, nie? Tylko coś było, tak, to pącz. Tylko coś było z tego goryla, co... Ale może wczoraj po prostu dużo oglądamy małp ostatnio w lustrze. Poczułam brodę? Nie, to jest cień. Aha. Ty, zobaczmy dalej, to chyba ja będę. Ty. Może już mnie nie zrobi, co? Byłoby spoko. Dlaczego? Jesteś ty, zobacz. Nie jest borsek. Autobus nawet jest. Zajebiście. Ładnie, ładnie, ty. Ty widzisz, skup się na mojej twarzy. No jest coś nie tak, kurwa. No trochę jak pawian. Trochę jak pawian. Weź się skup na Robura. No Robur Silverback, a ty pawian. I obaj do lustra, nie? Pączek najpodobniejszy w każdym razie. Pączek najpodobniejszy. No ja bym wysłał zgrzewkę, bo nas to rozbawiło, nie? Tak, no właśnie. Pompeczki. Tutaj obserwujemy oczywiście tych ludzi z pompeczkami. Tak. Nie możemy nic mówić, bo to by zespoilowało całą zabawę, jakbyśmy traci mówili. Traci sens, ale patrzymy. Dobra, jeździmy w twardy grosz. No to już mi się podoba, no nie? No ta, stary w Lidlu. Po prece, nie? Ogólnie to coup de mange, ce n'est pas son son, no mistrzostwo świata, nie? Nie nudzi jak to nam poszło się w świat. Codziennie na siłce jest pierdolone, a to już z miesiąc, nie? No. Jak nie lepiej. Końcówce za trzy z miasta z pulwami, najmniej trzy i koniec. Ja już. 4:15. Bo wiesz... Nie, no Robur mnie Robur zdjął. Najlepszy. Robur mnie zdjął. O, te momenty tyle razy się przewijają, że to już... Ale Robura jest mniej. I ja doceniam bardziej Robura. No ja się zaśmiałem z Robura, więc... Tylko, że to był starszy TikTok, ale możemy nagrodzić Taska. No chyba tak. Tazek 3. I Patryk Gemza. Oh, it's your birthday tomorrow. What are you guys doing? Back. To widziałem. A widzieliście mamę Roniego Colemana? Bo to jest istotne do tego TikToka. Widziałem. Więc tak, na ten odcinek, bo było dość mało też TikToków z naszego uniwersum, które nadały się naszym zdaniem do odcinka, więc w tym odcinku trzeba wybrać zwycięzcę zestawu świątecznego i zgrzeweczki, więc wybieraliśmy z puli TikToków z armii i te, co daliście na filtrach po hashtagu. I zwycięzcą jest Mateusz Wojanowski 2, POV udajesz robota, no kurwa, ale no widzicie, nie? Widzicie, że nie trzeba dużo, nie? Że właśnie to jest to piękno TikToka, że nie trzeba dużo, bo on się tu nie napracował, on tylko pobrał gotowy klip i dał napis i dał... I dobrał ścieżkę dźwiękową. No i nas to rozpierdala 6, 7, 8 tu, jak on się tak zgina.
No Mateusz Bojanowski, wygrywasz zgrzewkę dzika, Peach smaku nowego i zestaw świąteczny. Kontaktujemy się z tobą, napisz nam, jaki rozmiar rzeczy będziesz chciał. No. I tyle, wszystkiego najlepszego.